to stara lipa szerokolistna w bliskim sąsiedztwie skansenu. W dobie prześladowań religijnych po wojnie 30-letniej 1618-1648 tutejsi ewangelicy chowali w starej pustej lipie książeczki do nabożeństwa, bowiem zabierano im je i palono. Według przekazów mogła ona rosnąć w tym miejscu. Lipa ta jest ogromnym, pięknym, rozłożystym drzewem. Obwód pnia lipy wynosi 498 cm. Lipa jest pomnikiem przyrody, chroniona prawem. Postanowiłem przespacerować się przez tą piękną, małą wioseczkę i zrobić kilka fotek i filmów. Jaki fantastyczny, piękny, stary dom, skryty w cieniu drzew. Kolejne zabudowania wstrążnej. Bardzo stara drewniana chata. To już koniec wstrążnej. Dalej droga wchodzi w las. Droga powrotna. Z tamtej strony jeziora. W drodze powrotnej chciałem pokazać kilka stawów poniżej drogi.